Cześć! Dziś pokażę Ci, jak opracować skórki przy użyciu frezarki. Zobacz, jakie paznokcie wyhodowałam. Czas zadbać o nie i to ogarnąć. Przyda się patyczek drewniany. Trzymam je w takim jakby luksusowym pojemniczku. Wyjmuję patyczek i odsuwam skórki. Takie skórki trzeba odkleić od płytki. To ułatwi dalszą pracę. Pamiętaj, rób to bardzo ostrożnie i delikatnie. Po skórkach odpylam pyłki taką mini szczoteczką. Czas na frezy. Są one w wysterylizowanym pakieciku. Do opracowania skórek użyję tych dwóch frezów. Jest to mój zestaw must have. JN1 to ścięty stożek i JN2 kształt łezki. Ten duet poradzi sobie z każdą skórką. JN1 leci jako pierwszy. Zabezpieczam głowicę. Upewnij się, że masz ustawiony odpowiedni kierunek obrotów. Włączam frezarkę i ustawiam obroty. W taki sposób pracuje frezem JN1. Oczyszcza on płytkę i działa troszeczkę jak taki puszer, podsuwając delikatnie skórki. Tak prezentują się skórki po opracowaniu tylko jednym frezem. Wygląda to już bardzo ładnie. Czas na frez o kształcie łezki. Ten frez podnosi skórki jeszcze wyżej. Zmieniam kierunek obrotów, najpierw zeruję obroty, przełączam guziczek i uruchamiam frezarkę. Na tych obrotach pracuję od środka w prawo. Jest to wygodna technika, szczególnie dla osób początkujących. Moim zdaniem troszeczkę łatwiej opracować wtedy skórki. Wycinam skórki moimi ulubionymi nożyczkami. Mają cieniutkie ostrze i z łatwością wytniesz nimi skóreczki. Zaczynam sobie od brzegu, pracuję samą końcówką ostrza i lecę kawałek po kawałeczku. Nożyczkami jestem w stanie wyciąć skórki w szybki i bezpieczny sposób. Pilnik o gradacji 100 na 180 z jednej strony ma grubszy nasyp, a z drugiej jest delikatniejszy. I tą delikatniejszą stroną opracowuje powierzchnię paznokcia. Będę przedłużać paznokcie, więc trzeba je skrócić do minimum, dzięki temu podłożysz szablon w łatwiejszy sposób. Tutaj jeszcze dojrzałam jakiegoś farfocla, więc trzeba go wyjąć.
tutaj jeszcze trzeba kciuka opracować, troszeczkę samej to tak ciężko, ale dałam radę, odpylam wszystko, całe paznokcie, no i gotowe. I tak się prezentują po skróceniu, paznokcie wyglądają o niebo lepiej, teraz są gotowe do dalszej pracy. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Wszystkie linki do produktów, których użyłam w tym filmie, znajdziesz w opisie. Oczywiście wszystko jest dostępne w sklepie justnails.pl. Zapraszam!